Więc ta decyzja o tych dubankach, o wykonywaniu tych dubanek, jakby powstała, no powiedzmy sobie, z dwóch źródeł. Kiedyś jako dziecko widziałem taką dubankę pływającą po Wiśle w moich stronach. To jest po stronie podkarpackiej Wisły, w rejonie Połańca, czy tam bliżej Sandomierza, no te tereny. A drugim takim motywem były piękne topole nadwiślańskie rosnące w międzywalu wiślanym, które miejscowi rolnicy po prostu ścinają na opał. Są to kody średnice dochodzące do 1,5 metra, no i 30-40 metrów wysokości. Co nie żal mi było takich kud, żeby one tak się marnowały. No i doszedłem do wniosku, że spróbuję utrwalić już jako emeryt, prawda, jakby te kłody i tą tradycję, która kiedyś na tej Wiśle istniała. A tak się też składa, że z zawodu jestem hydrogeologiem, więc szukam wody, więc to jakby tematycznie trochę ta miłość do wody się mi ciągle się mnie trzyma od dziecka. No i proszę Państwa, jakby taką pierwszym takim akcentem, no wziąłem się do tego, nie mając przygotowania w sumie, no ale nie święci garki lepiej, jak to mówią, to stopniowo trochę poczytałem, pozyskiwałem narzędzia, no i przystąpiłem do dzieła, no. I po prostu pierwszą kłodę, którą przewieźłem, potężną kłodę, która miała prawie półtora metra średnicy i 10 metrów długości, ładowana caterpillarem, potężną ładowarką, taka to była potęga, przywiozłem ją do domu, przytargaliśmy na swój teren, na swoją działkę, i ona zobaczyła to, złapała się za głowę. Dosłownie, no, pukała się dosłownie w głowę i tego. No i zacząłem tą walkę, prawda. To była wiosna, to taka gorąca wiosna. Pociłem się, odciski na rękach się robiły, ale stopniowo tak po miesiącu się już mięśnie odbudowały. Zarys łodzi się pokazał i się okazało, że moja małżonka zaczyna robić porządek z tego urobku. Już się jej spodobało, widać było, że będzie łódź po prostu. No. I tą pierwszą potężną dubankę, która tu jest na Festiwalu Wisły, z taką smoczą głową. Wynika to, ta smocza głowa, że był odstający konar, gruby konar, który po prostu, no, rozgałęzienie tych konarów, i chciałem coś z tego zrobić, żeby po prostu nie odciąć go tak banalnie i żadnego takiego jakiegoś specyficznego akcentu, żeby nie było. No i tutaj wyrzeźbiłem właśnie głowę smoka, taką. Która tam etapami była tak jakby dorabiana, bo początkowo nie miała zębów, ten smok, nie miał nakrycia głowy. To mi, gdy pływaliśmy po Wiśle, przy Wolinie, Kwenach tą łodzią, to po prostu ludzie zwracali uwagę na jakiś taki niedokończony jest ten smok. I stopniowo wstawiliśmy mu ząbki, zrobiliśmy mu kapelusz z wikliny nadwiślańskiej i teraz jest bardzo, bardzo taki malowniczy i podobający się. To tak od strony takiej historycznej. Co jeszcze? Dodam, że po prostu ta dubanka tak się podobała w internecie i gdzieś tam wśród ludzi pływających po rzekach czy jeziorach, no, że nie było wyjścia, trzeba było to kontynuować. Zainteresowały się jakby tym tematem kilka skansenów, więc zrobiłem te dubanki dla skansenów. Kolejno, mając już doświadczenie i sprawę, zostałem zapraszany na takie warsztaty właśnie po Polsce. Prowadziłem takie warsztaty gdzieś tam w Polsku, w Spychowie, na Mazurach jest takie święto mazurskie dubanki. Tak się to rozniosło po prostu przez kilka lat. Zostałem się niechcąco specjalistą od dubanek. A ile pan takich dubanek zrobił? Taki dubanek na tą chwilę zrobiłem pewnie około 10-12 sztuk. Z tym, że dwie są takie największe. No jedna jest 12-metrowa, która jest najdłuższą dubanką w Europie. Ona również brała udział w Festiwalu Loary. A była tam rewelacją do tego stopnia, że po prostu nie chcieli jej wpuścić na wodę, żeby ta liczna publiczność mogła dotknąć, mogła ją oglądać. I po prostu tłumy ludzi. No w Loarze to festiwal ogląda nas rzędu 600-700 tysięcy ludzi. Ta dubanka właśnie w takim pewnym dniu została ciągnięta przez konie po pulwarze.
raczyście takiej procesji tam tamtejszych mieszkańców, prawda, cały czas zwodowana, orkiestry nie grały, prawda, tego tam na tym. No i była pięknie Polska, bo to był Dzień Polski w tym Orleanie. No i Polska, między innymi ten akcent, to był takim wielkim sukcesem polskiej ekipy w tym Orleanie.